Badabum. Rozpoczniemy przegląd komiksów od wydawnictwa Team of Comics i nowości komiksowej Nasz Przyjaciel Szatan. Ja wiem, że ten tytuł no, jest dosyć kontrowersyjny, nie ma co tutaj ukrywać, więc postaram się tak przedstawić ten komiks, no, żeby jakby wyjaśnić, z czym to się je, jakby o czym jest tak naprawdę ta historia, ponieważ jestem świadom, że wśród was, drodzy słuchacze, będą na pewno ludzie, którzy po prostu wierzą w Boga, i którzy po prostu, jak już pojawia się Nasz Przyjaciel Szatan, no widzą tutaj jakby pewną taką niezgodność, ponieważ jakby wiadomo, szatan jest tym źródłem zła i jak wiemy, teolodzy na całym świecie przez wiele, wiele lat starali się zrozumieć jakby mechanizmy działania właśnie tego szatana, tego upadłego anioła. No i można usłyszeć pewne takich skróty myślowe, takie jakby ogólne zasady, że między innymi szatan działa podstępem, więc kiedy jest mowa o tym, że jest książka, komiks Nasz Przyjaciel Szatan, który jest komedią, to gdzieś tam może komuś się zapalić czerwona lampka. Aczkolwiek muszę was tutaj uspokoić, że nie ocenia się komiksu po okładce, jak mówi stare polskie powiedzenie. Jakby do tego, o czym jest ten komiks, o tych wszystkich takich nawiązaniach, to przejdę za momencik, ale na razie przedstawię, powiem aż tylko tyle, że jest to komedia. Komedia taka fantastyczna. Akcja dzieje się no, na ziemi, tylko w jakichś takich dziwnym czasie, takiej jakby troszeczkę w przyszłości. No jak sami możecie tutaj się domyślić, głównym bohaterem jest szatan, władca piekieł. Tutaj warto zaznaczyć, że jakby wizja zaświatów jest przedstawiona niczym jakieś przedsiębiorstwo, jakaś firma. Szatan, jak pamiętamy z lekcji religii między innymi chociażby, jest w hierarchii najwyższym demonem, najwyższym diabłem. Tutaj też jest jakby ta hierarchia, tylko hierarchia ze schematów właśnie prowadzenia firmy, przedsiębiorstwa. No i wiemy między innymi z tego komiksu, że szatan podlega, ma jeszcze swojego prezesa nad sobą, którym jest jakby sam Bóg. No i on tutaj prowadzi piekło, jest kolesiem, takim już staruszkiem i cierpi na kryzys wieku średniego. I rozpoczynamy właśnie no po prostu sceną, gdzie no jakby on konfrontuje się z ludźmi, zostaje przywołany, ale ludzie patrząc na niego, jak on wygląda, że to jest taki łysy staruszek, który normalnie przyszedł do nich w poranniku, w majtkach, w klapkach, no nie widzą przed nim żadnego respektu. I szatan w zasadzie połyka masowo jakieś kasety, żeby stać się, wiecie, samcem alfa, żeby być bardziej pewnym siebie i tak dalej. No, absurd, prawda? Aż w końcu postanawia wytoczyć proces sądowy kościołowi katolickiemu o zniesławienie. I tak rozpoczyna się właśnie ta szalona historia, którego głównym bohaterem jest władca piekieł. No i właśnie, tutaj jest komedia, czyli no, władca piekieł, szatan, jest jakby źródłem zła, więc no, przez niego pojawiają się na świecie od wielu lat i będą się pojawiać wszystkie te nieszczęścia, niegodziwości między ludźmi, między różnymi tam, no między po prostu ludźmi w różnych tam okolicznościach, w różnych sprawach. No więc warto byłoby na przykład wziąć takiego szatana i go wydrwić z niego. No jeśli on jest źródłem tego całego zła, to trzeba go wyśmiać, prawda? Oczywiście jakimś mieć szacunek do niego, ale to jest jakby temat też do tego, żeby go pogrążyć w końcu. Nie może zwyciężyć. No i między innymi to zwycięstwo to jest jeden z takich motywów przewodnich tego komiksu, który jest tutaj bardzo mocno podkreślany. Zło nigdy nie zwycięża. I to jest jakby największa, jedna z największych tutaj prawd, takich przesłań, że zło nigdy nie zwycięża. I faktycznie, pomimo tego, że akcja tego komiksu będzie się rozwijać w ten czy w inny sposób, no nie będę uchylał tutaj żadnych tajemnic, chcę, żebyście mieli przyjemność z poznawania, ale kiedy wydaje się, że wszystko właśnie idzie w jakimś takim torze dosyć nietuzinkowym, to muszę was uspokoić, że zło, zasada jest prosta, zło zawsze przegrywa. To jest właśnie sedno całego tego komiksu. Jest jeszcze inne przesłanie, tutaj właśnie chciałbym się odnieść tego, co powiedziałem na początku, czyli no i uchylić troszeczkę, no mikro spoiler musi być, ponieważ okej, szatan ma kryzys wieku średniego i on chce jakby wygrać ten proces z kościołem katolickim o zniesławienie, żeby z powrotem ludzie czuli przed nim respekt, żeby się go bali i tak dalej. A kościół co chce ugrać? Dlaczego kościół chce wygrać ten proces? Się okazuje, że tutaj akurat kościół jest reprezentowany przez papieża Urbana,
Nawiasem mówiąc, ci, którzy orientują się w historii, to myślę, że kojarzą papieży Urbanów i coś im to nazwisko, coś to imię może im podpowiadać. W każdym razie Urban mówi, konfrontuje się z całym szatanem i informuje go, że on chce wygrać, ponieważ chce go zdetronizować, ponieważ ludzie się już go nie boją. Oni chcą osadzić w piekle, na szczycie tego całego piekła, nowego dowódcę, nowego prezesa, który będzie jeszcze bardziej, jeszcze straszniejszy szatan. Dlaczego? Ponieważ ludzie się go nie boją i dzięki temu, że będą się bać bardziej władcy piekieł, to będą po prostu bali się wtedy piekła i będą żyć zgodnie z zasadami, które powinny panować. Akurat tutaj na przykładzie tego komiksu religii katolickiej. Czyli de facto cofamy się jakby do genezy każdej wiary, ponieważ jakby dlaczego zostały stworzone, dlaczego tworzyły się różne religie na przestrzeni setek tysięcy lat, ponieważ ze względu na strach ludzie bali się, co się stanie po śmierci. I tutaj podczas lektury tego komiksu nachodzi nas taka refleksja, że kurczę, faktycznie od ostatnimi czasy mamy naprawdę przez ostatnie parędziesiąt lat bardzo dynamiczny rozwój różnych dóbr kulturalnych. Mamy mnóstwo filmów, komiksów, muzyki, książek, powstaje tego coraz więcej jest twórców. No i nie ukrywajmy, że coraz większa ilość twórców również porusza temat zaświatów i pojawiają się wizje piekła, które są mniej lub bardziej udane, ale ogółem współczesny człowiek, moim zdaniem, wydaje mi się, że jest dużo bardziej jakby oswojony z wizją piekła, ze względu na te mylne interpretacje różnych twórców, że jakby ten strach się gdzieś tam już zawieruszył, że jakby nie ma tej motywacji, że jak będziesz złym człowiekiem, to pójdziesz do piekła, a jak będziesz dobrym człowiekiem, pójdziesz do nieba. I ten komiks w jakiś tam sposób, znaczy konkretny sposób przypomina te podstawowe jakby wartości, że no kurczę, jednak piekło, pomimo tego, że jest w różnych tam filmach, bajkach, komiksach przedstawione jako wesołe miejsce, gdzie ludzie kąpią się w zbyt gorących wannach, w zbyt gorącej wodzie, tak naprawdę jest mylną wizją, no i trzeba jakby naprawić ten wizerunek. I o to chodzi Kościołowi katolickiemu w tym komiksie, że trzeba z powrotem ludzi straszyć, żeby bali się szatana, żeby bali się całego właśnie pójścia do piekła. Przypominam, że to jest komedia, mnóstwo tu jest groteski, satyry. I owszem, szatan jest starszym człowiekiem przeżywający kryzys wieku średniego. On ma różnych tutaj pomocników, ale warto zaznaczyć, że cały czas w tle, cały czas w tym piekle tutaj, pomimo, że on jest wesołe, ci ludzie są tacy, znaczy te demony są dosyć wesołe, mają swoje problemy, to jednak cały czas gdzieś widzimy na drugim planie, że ci ludzie tam doznają różnych cierpień, że jakby oni, twórcy tej komiksu, czyli Dominik Marzec, Łukasz Lalko oraz Michał Murawski, dbają o to, że wizja piekła wciąż jest taką poprawną wizją piekła, że ludzie tam przeżywają katusze. Ale no, mamy tutaj ten motyw tych demonów, którzy no są w jakiś tam sposób, mają te swoje wady, są, się okazuje, pełni jakieś tam delikatności, co jest tak oczywiście groteskowe, sprzeczne, ponieważ demon powinien być okrutny, powinien być nieczuły, a tutaj wręcz przeciwnie, takie wywrócenie kota ogonem. A ja bym to przyrównał, jak radio studenckie, to przyrównajmy to do jakiejś takiej sytuacji na uczelni, gdzie są studenci, którzy są szykanowani, wręcz męczeni przez doktorów, profesorów, prowadzących, którzy no, w jakiś tam sposób wymagają za dużo, wymagają niepotrzebnych rzeczy, wprowadzają niemiłą atmosferę, stres, coś niepotrzebnego i oni z punktu widzenia studentów są w tym momencie właśnie takimi no, strasznymi ludźmi, ale jakby w tym momencie zrobić jakieś komedie o tych prowadzących, o tych doktorach, profesorach, to oni dla siebie już będą zupełnie inni. Jakby cały czas ten schemat, że okrutny wykładowca będzie dla tych studentów, ale w tym momencie, kiedy my oglądamy przykładowy właśnie komiks, film o wykładowcach, gdzie nikt ich nie obserwuje, to oni już mogą pozwolić sobie na tę delikatność, na tę sytuację takie zabawne, humorystyczne. Jakby tak to widzę, czytając tutaj ten komiks i oceniając tych bohaterów. A humor jest naprawdę świetny. To muszę przyznać, że Dominik Marzec, scenarzysta, stworzył naprawdę komiks, gdzie, no tak jak mówiłem, wszystko dobrze się kończy, ponieważ zło zawsze przegrywa, zasada została utrzymana, ale mamy mnóstwo jakichś takich drobnych
historii pobocznych, które się splatają ze sobą. I to jest też fajne, że kurczę, naprawdę scenariusz jest dopracowany do ostatniego szczegółu. Mamy też mnóstwo różnych takich drobiazgów poukrywanych. Mamy na przykład Hitlera, który jest przywiązany do kuchni i cały czas gotuje i sprząta i narzeka, że dostaje jakieś tam nie wiadomo jakie zadania do wykonania. Mamy memy przede wszystkim, mamy różne, tak, memy w komiksie, znane, popularne memy z internetu, które zostały przełożone wręcz jeden do jednego na karty komiksu. Mamy liczne aluzje, mamy nawet nawiązanie do sketchu Monty Pythona. Tutaj, co więcej, myślę, że nie trzeba być wielkim wyjadaczem Monty Pythona, żeby zrozumieć ten sketch, aczkolwiek przyznam, że nikt nie spodziewał się tak naprawdę tego sketchu w tym komiksie. A no i rysunki, kurczę, rysunki to jest naprawdę rzecz fenomenalna. Łukasz Lalko, który odpowiedzialny jest za kolor, szkic, kontur, efekty specjalne, oraz Michał Murawski, który jest odpowiedzialny za adaptację, szkic i kontur. W zasadzie z tego opisu ciężko wywnioskować, gdzie się kończy praca pierwszego pana, zaczyna drugiego, ale trzeba przyznać, że ten duet stworzył coś na wysokim, na światowym poziomie. I jest to podpisane, że to jest debiut komiksowy tych twórców i naprawdę to jest debiut pod względem rysunkowym, no jest po prostu genialny. No to trzeba przyznać, że rysunki są bardzo, bardzo atrakcyjne, bardzo szczegółowe. Świetna kolorystyka, świetna kreacja tych postaci. No jestem przekonany, że jak przewertujecie, kiedy będziecie mieli ten komiks w ręce, albo przejrzycie sobie przykładowe plansze gdzieś w internecie, to zachwyci was. Naprawdę, polski komiks, którego nikt by się nie powstydził tak naprawdę. No ale tytuł jest dosyć taki niezręczny. Nasz przyjaciel Szatan, przypomnę ten tytuł. No i też przypomnę, że komiks ma przypomnieć, przypomina takie podstawowe zasady, że zło zawsze przegrywa i że tutaj podejmuje ten temat, że jakby ta wizja, współczesna wizja piekła już się troszeczkę wytarła i trzeba odświeżyć. Nie można też jakby patrzeć bezkrytycznie na różne wizje innych twórców, w innych filmach. No i także komiks, który jest komedią fantastyczną, która jest bardzo bogata, ma mnóstwo humoru i naprawdę dobrego humoru, niewymuszonego, ma zarazem pewne przesłanie. Także nie oceniajmy komiksu po okładce, a zapraszam was do lektury z wydawnictwa Team of Comics.